Lutowanie twarde jest połączeniem powszechnie stosowanym w instalacjach gazowych wykonanych z rur miedzianych. Stosujemy je też często tam, gdzie temperatura instalacji przekracza 100-kilkadziesiąt stopni, jak w przypadku instalacji solarnych i inne połączenia lutowane miękko, szczególnie są wtedy mniej odporne na szoki termiczne. Do lutowania twardego będą nam potrzebne narzędzia takie jak butla proponowo-butanowa z palnikiem, grzeszczot z ramką do cięcia, gratownik, najlepiej taki jak posiadam tutaj, trzynożowy, metalowa szczotka do czyszczenia wewnętrznych powierzchni złączek i czyścik z wełny syntetycznej do czyszczenia zewnętrznych powierzchni rur. Oczywiście jako spoiwo lód twardy. Luty twarde mają bardzo dużo różnych rozwiązań. W kraju są dostępne u wielu producentów. Osobom początkującym lutowanie twarde radziłbym wybierać luty zawierające fosfor, które nie wymagają topnika. Ten lód, który tutaj posiadam, to jest lód CUK6, bardzo popularny w sprzedaży i wygodny w stosowaniu. Mam już zlutowaną jedną złączkę. Dolutujemy sobie do niej fragment uciętej przed chwilą rury. W pierwszej kolejności przygotuję ją tylko usuwając grat. Najpierw od środka, następnie na zewnątrz i czyścikiem syntetycznym przecieramy na długości kielicha rurę, usuwając tlenki. Teoretycznie przy lutowaniu twardym rura jest rozgrzana do takiej temperatury, że zostaje spalona powierzchniowo, niemniej usunięcie tlenków poprawia jakość takiego połączenia, więc dobrze jest je wcześniej odpowiednio przygotować. Wewnętrzną powierzchnię złączki czyszczę szczotką metalową dostosowaną do średnicy rury. I tak przygotowane elementy razem łączymy. Ilość użytego tutaj lutu jest trochę inna niż przy lutowaniu miękkim. Tam braliśmy pod uwagę średnicę kielicha, ale braliśmy też do lutowania pastę lutowniczą, która zawierała spuszkowaną cynę. Tutaj ilość lutu możemy przyjąć ogólnie jako obwód rury. W przypadku tej średnicy konkretnie jest to około 4,5 cm i taką długość sobie zagnę. Będzie mi to dla mnie taką informacją, kiedy mam zakończyć podawanie lutu do złącza. Zbyt duże podawanie lutu powoduje, że to złącze będzie wbrew pozorom tej samej wytrzymałości, a będzie po prostu brzydko wyglądać, a zawsze jest niebezpieczeństwo, że część nawet przy dostaniu się do środka rury. Zasady sprawdzania butli i palnika omówiłem w przygotowaniu miękkim, nie będę teraz tego robił, robiłem to wcześniej. Bardzo mocno rozgrzać złącze. Praktycznie mówimy, że powinno mieć temperaturę wschodzącego słońca, czyli powinno się świecić. Z tego powodu palnik powinno się kierować bezpośrednio na złącze w taki sposób, żeby złącze było omywane tylko samym końcem języka ognia, bo jest to miejsce, gdzie panuje najwyższa temperatura. Można stosować oczywiście palniki nieco innej konstrukcji. Dobrym rozwiązaniem jest tutaj palnik typu turbo z tak zwanym wibrującym płomieniem, czy też palniki posiadające jakieś lusterka odblaskowe, które dają odbicie ciepła i dzięki temu szybciej jest włącze nagrzewane.
lampeczka już zaczyna się powoli świecić. Miecie z doskonałym przewodnikiem ciepła, dlatego dosyć szybko ciepło ucieka. Rura jest długa, stąd czas tego nagrzewania jest dosyć długi. Staram się podać dookoła lód. I ostatnią czynnością jest zgaszenie złącza. Do tego celu potrzebne jest nam wiadro z wodą. Ja już to wiadro sobie wcześniej przygotowałem. Złącze jest wyżarzone i jego wytrzymałość jest wystarczająca dla ciśnień panujących w naszych instalacjach.